Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, a dzisiaj dla Państwa przygotowałem pięknego Golfa 7 generacji. Jest to 2014 rocznik, silnik 1.2 TSI, ale jest to ten 1.2 TSI nowej generacji, 16, nie ten 1.2, który tak bardzo często łańcuch się w nim kończył. Tutaj jest oczywiście na pasku, silnik jest z turbiną, 86 koni. Dzisiaj trochę powiem, pojeździłem i naprawdę powiem Wam, że nie potrzeba do miasta dużo więcej. Ładnie się to zbiera, jest dość szybkim pojazdem, takim żwawym przede wszystkim w ruchu miejskim, aż miło się tym jedzie. Jestem pozytywnie zaskoczony. W przebiegu mamy 222 tysiące i jest to auto od pierwszej właścicielki, od nowości. Co jeszcze warto o nim dodać? To, że ma bardzo taki fajny, ciekawy kolor. Teraz pewnie go dobrze nie widzicie, wydaje się jakby był prawie czarny, ale jest to taki szary, jasno-szary, czy taki ciemno-szary. No i powiem Wam, że tutaj historia zatoczyła koło, że kiedyś jak zaczynałem handlować 15 lat temu, pojechałem do Łasku kupować BMW E36 i było w takim samym kolorze jak Golf, to myślałem po prostu, że ktoś sobie je przemalował, ale kolor nazywa się Vulcano Grau, czyli wulkaniczny szary. No i minęło kilkanaście lat motoryzacji, pewnie znałem życie około 20, no i znowu ten kolor został modny. Co do stylistyki, Golf 7, fajnie zaprojektowany, bardzo świeżo wygląda. Ten zwłaszcza, powiem Wam, jest dobrze utrzymany, lampy nie są poobijane. Nie robił widać dużo tras, bo nie ma ani na nim takich zadrapań autostradowych od szybkich uderzeń kamieniami, ani jakichś tam nawet wielkich takich miejskich zużyć, to jakieś obić od innych drzwi. A no i jeszcze zapomniałem dodać Wam, że jest cały w oryginale, no ale to oczywiście zrobimy pomiar miernikiem. No i co z takich stylistycznych wątków, może się spodobać Wam ta klapka od wlewu paliwa. Ma taki ciekawy, niestandardowy kształt. Opony z przodu są uniwersalne i z tyłu też są Goodyear Vector, czy Goodyear Four Season, Vector Four Season. Z przodu są prawie świeże, bo to jest końcówka 22 roku, a tył mamy chyba starszy o rok albo o 2 lata. Postaram Wam się jeszcze rozjaśnić, żeby było, zobaczylibyście ten kolor. O, ten kolor mniej więcej tak na słońcu, gdzie jest troszeczkę widniej, prezentuje się mniej więcej, o, jak teraz widać na tylnej klapie. No i z wyposażenia nie jest może on najbogatszy, ale wolałem sprowadzić takiego od pierwszej właścicielki bezwypadkowego i niż jakiegoś wypasionego, a po jakiejś szkodzie. No ale z fajnych rzeczy dobrała to, że mamy wielki, uchylny szyberdach, a to wolałbym bardziej niż jakieś pierdoły kocopoły, zwłaszcza że przy takiej pięknej, wiosennej pogodzie jak dzisiaj jedziecie gdzieś sobie, wracacie z grilla, uchylacie daszek i możecie się spokojnie zrelaksować. Od książki serwisowej, proszę bardzo, pierwszy wpis w Volkswagenie, potem już mamy serwisy Boscha, no i też byście mogli zauważyć, serwisy są wykonywane co roku, czyli bardzo fajnie, no i plus serwis, wiadomo, w firmie Bosch zawsze znaczy trochę więcej niż w jakimś tam firmie zewnętrznej, ale ważne, że wszystko było robione co roku, proszę bardzo, 19, 21, 22. No i tu jeszcze mamy też faktury, które potwierdzają nam tutaj te wymiany. Jedna z 21, druga z 2017 roku. Z serwisów to na tyle. Na razie sobie to odłóżmy, a opowiem Wam o wnętrzu pojazdu.
Proszę bardzo, boczek fajny, nieodklejony, taka srebrna steweczka. Oczywiście mamy też również elektryczne lusterka, no i są też podgrzewajne, fajna sprawa, przydaje się to, zwłaszcza w zimie. Przeciwgielne, włącznik od świateł, mamy też światła dzienne, nie wiem czy o tym wspominałem wczoraj, no bo dzisiaj dogrywam drugi dzień, bo nie zdążyłem już go wczoraj dograć. Przechodzimy sobie do licznika, licznik z komputerem, nie ma żadnych błędów, fajnie trzyma temperaturę. Licznik jak wyglądzie standardowo, w Golfie 5-6 był, wydaje mi się, jeszcze bardziej taki bajerancki, to jest bardziej taki, jak to się mówi, prosty, ale za to mamy fajną kierownicę. Podobała mi się te kierownice w Golfie 7, ścięte tutaj u dołu. Ładnie się to prezentuje. No i spójrzcie, auto 200 tysięcy przebiegło, a faktura na kierownicy jest jak nowa. Nie wiem, czy to tylko ładnie teraz widać. O, proszę bardzo. Czyli widać, że po prostu ktoś dbał o ten samochód. Deseczka prezentuje się tak. To takie przejście, tutaj ten słupek też jest takie lekko wyprofilowane, żeby wyglądało bardziej tak w prostokątach. No i oczywiście dwa nawiewy, dość duże, tam trzeci dla pasażera. Radio, oczywiście tam z AUX-em, z pierdołami, z SD-kiem, no i z tam takimi informacjami na komputerze. Standardy, klimatyzacja sprawna, zwykła, tutaj mamy duży schowek. Tak samo mieszek też nie jest zniszczony, wyłączenie SP. No i jest elektryczny ręczny plus auto hold, który Wam też pomaga ruszyć ze świateł. No i tu mamy oczywiście miejsce na dwa kubeczki. No i tak wczoraj jak sobie nim jeździłem, to tutaj fajnie, idealnie pasuje smartfon, można sobie to skrócić i nie trzeba mieć, jeżeli idziemy na chwilę stojaka, no bo on tutaj się idealnie między te dwie wypustki mieści. No i oczywiście gniazdko na zapalniczkę, nic szczególnego. Tutaj schowek kolejny, to się tak prezentuje, a jeszcze możecie zwrócić uwagę, że te boczki są wyściełane takim materiałem, więc też to dobrze wygląda. Cóż, no i zapomniałem jeszcze o bardzo fajnej rzeczy, czyli o tym szklanym dachu, o którym wczoraj mówiłem, otwieranym, proszę bardzo, pięknie się otwiera. Złapaliśmy ostrość. Od razu zobaczcie, jak się wnętrze rozświetliło w pojeździe. Zamknijmy go. A żeby Wam się autko nie grzało, tutaj mamy roletetę. I proszę bardzo, już jest ciemniej w aucie. Z tyłu ISOFIXy. No i taki typ tapicerki. Wygląda w porządku. Dość wygodnie się tutaj siedzi. Według mnie wnętrze, jak na ten przebieg, bardzo zadbane, fajnie utrzymane. Ładnie w nim pachnie. Przyjemny samochodzik. Cóż, aucie to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie sobie kanał. Odwiedźcie moje media społecznościowe, takie jak Mavkar. Auta na Instagramie oraz moje Otomoto, czyli mavkarotomoto.pl. I pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu. I jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu? W rozsądnych pieniądzach dowiozę je na lawecie. Pozdrawiam. Cześć.